świata z Meksyku, mistrz olimpijski z Montrealu, rozegrał 366 spotkań. Mały, ale wielki. Wiesław Gawłowski. Człowiek, który w siatkówce zdobył wszystko. Urodził się 19 maja 1950 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Jego pierwszym klubem była Lechia Tomaszów. Kiedy jako 16-latek trafił do reprezentacji Polski, zaczęto go nazywać małym, ponieważ mierzył tylko 180 cm. Kolejny jego klub to AZS AWF Warszawa. Tu spotkał wspaniałych kolegów, m.in. Ryszarda Boska. Po studiach zasilił szeregi Płomienia Milowice, z którym zdobył najwięcej tytułów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Mały lub Gaweł, jak go również nazywano, rozpoczynał karierę jako zawodnik atakujący, ale do historii trafił jako jeden z najlepszych na świecie rozgrywających. Wielu siatkarskich ekspertów twierdziło, że gdyby Gawłowski był wyższy, z pewnością byłby jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym siatkarzem świata. Jego wszechstronność zarówno w ataku, jak i w obronie była imponująca. Podczas Mistrzostw Świata w Meksyku naszym podstawowym rozgrywającym był Stanisław Gościniak, którego chwilami zastępował na boisku Mały. A jednak podczas przygotowań do pamiętnego turnieju olimpijskiego w Montrealu trener Wagner dokonał niespodziewanej wymiany Gościniaka na Gawłowskiego. Trener postawił na wszechstronność Gawła i jak się okazało, dokonał słusznego wyboru. Mały był powszechnie lubiany. Opanowany i pracowity, potrafił zarażać kolegów swoim entuzjazmem. W jednym z wywiadów mówił: marzyłem od dziecięcych lat o igrzyskach olimpijskich, o tym, by się na nich znaleźć. I marzyłem o sławie. Z czasem myśl ta stawała się coraz bardziej natrętna. Wydawało się, że możliwość zdobycia medalu olimpijskiego jest coraz bliższa, a obecność trenera Huberta Wagnera wyraźnie ją urealniła. Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery wyjechał do Włoch, gdzie grał w zespole Vianello w Pescarze. Po kilku latach powrócił do kraju. Był optymistą i miał rozległe plany dalszych działań dla polskiej siatkówki. Wiesław Gawłowski. Zasłużony mistrz sportu, odznaczony m.in. złotym i srebrnym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Odszedł nagle i niespodziewanie. 14 listopada 2000 roku zginął w wypadku samochodowym koło Płocka. Odszedł mistrz świata i mistrz olimpijski. Jeden z najwybitniejszych rozgrywających w historii światowej siatkówki. Żegnali go koledzy, pisząc m.in. tak. Pogodny, uśmiechnięty, skromny, pracowity, niezależny. Człowiek sukcesu. Potrafił wlać w innych wiarę w zwycięstwo, przekonać do ciężkiej pracy i sprawić, by stawali się lepsi. Mały, ale wielki. Wiesław Gawłowski był dwukrotnym mistrzem oraz trzykrotnym wicemistrzem Polski, trzykrotnym brązowym medalistą Mistrzostw Polski. Z klubem Płomień Milowice wywalczył Puchar Europy Mistrzów Krajowych. Znacznie dłuższa jest lista międzynarodowych sukcesów Małego w reprezentacji Polski, z którą rozegrał 366 spotkań, co do dziś stanowi absolutny rekord w historii biało-czerwonych. Mistrz olimpijski z Montrealu, mistrz świata z Meksyku oraz finalista Mistrzostw Świata z Sofii i Rzymu. Trzykrotny uczestnik Pucharu Świata z Lipska, Pragi i Tokio. Wiesław Gawłowski potrafił zyskać uznanie kibiców i dziennikarzy, o czym świadczy tytuł najlepszego siatkarza Polski w klasyfikacji przeglądu sportowego. Był również trzykrotnym srebrnym medalistą Mistrzostw Europy z Belgradu, Helsinek i Paryża. Po zakończeniu zawodowej kariery siatkarskiej Wiesław Gawłowski zainicjował powstanie amatorskiej sekcji siatkówki przy klubie sportowym Piaseczno. Sekcja ta przyjęła nazwę Bobry Piaseczno i pod tą nazwą występuje do dziś. Od tragicznej śmierci swego założyciela Bobry Piaseczno organizują memoriał ku jego czci. Pierwsze dwie edycje memoriału wygrali gospodarze. Trzecią edycję wygrała drużyna ZNP Konstancin. W czwartej i piątej triumfowała drużyna AZS SGGW. Szóstą edycję wygrała drużyna KS Mogielanka Mogielnica. Kto wygra siódmą? Przekonamy się już wkrótce.